Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Polscy koszykarze na rozpoczęcie Mistrzostw Świata wygrali z Wenezuelą 15 punktami, ale my wracamy do tematów czysto piłkarskich. Dzisiaj moimi gośćmi będą Mirosław Jabłoński, były trener Legii Warszawa. Witamy, dzień dobry. Przemysław Mamczak, dziennikarz portalu Weszło, przede wszystkim Weszło Junior. Dzień dobry. Zajmujący się szkoleniem. Jerzy Talaga, nestor polskich trenerów, tak można powiedzieć. Wieloletni wykładowca, autor książek na temat futbolu, na temat tego, jak szkolić piłkarzy. Lat 90, ja wieku nie wypominam, ale jest pan najstarszym gościem, jakiego kiedykolwiek miałem zaszczyt tutaj zaprosić do mojego programu. Witam serdecznie. Oraz Wojciech Kowalczyk, czyli dzień dobry. Stały gość. Panowie, będą różne tematy, porozmawiamy też o AWF-ie, o czym zaobiecałem. Natomiast chciałem zacząć od meczu najważniejszego w poprzednim tygodniu, który się odbył, czyli Rangers Legia Warszawa. Legia Warszawa odpadła, po raz trzeci z rzędu nie zagra w fazie grupowej europejskich pucharów. Jak jechałem do programu, przypomniał mi się mecz Legia Panathinaikos, to już 23 lata minęły, jak prowadzona przez Mirosława Jabłońskiego Legia Warszawa w dramatycznych wtedy okolicznościach wyeliminowała faworyzowanych Greków. No tym razem faworyzowanych Szkotów wyeliminować się nie udało. No szkoda bardzo, bo to zespół był, który był w zasięgu Legii. Myślę, że Legia zagrała trochę zbyt zachowawczo, szczególnie w pierwszym meczu. No 0-0 u siebie dobry wynik, ale też potem ten rewanż na wyjeździe, no trzeba strzelić bramkę, a tutaj zabrakło, mi się wydaje, w Legii zawodnika takiego przebojowego, który potrafiłby pociągnąć taką grę z kontry, prawda, bo no Legia wiadomo była w tym meczu nastawiona, musiała być nastawiona na grę z kontry. No ale grając do tyłu, grając w szesz, no nie da się zespołu skontrować, prawda, przeciwnika. Także no, czyli nie zgadza się pan za bardzo z oceną tego meczu, którą wygłosił Aleksander Wukowicz, który powiedział, że to była godna porażka, jego zespół grał odważnie, a zabrakło skuteczności. Ja też się z tym nie zgadzam od razu. Wolałbym godne zwycięstwo, no bo naprawdę szansa była ogromna, bo powiem tak szczerze, że zespół Glasgow nie zrobił na mnie takiego wielkiego wrażenia. Na pewno w Warszawie zagrali bardzo asekuracyjnie, zdecydowanie inaczej niż zagrali z tymi Duńczykami. I tutaj była właśnie największa była szansa, żeby u siebie zrobić przewagę, wynik taki, który powiedzmy dałby możliwości na wyjeździe ustawienia taktyki, która by przyniosła Legii sukces. Wszyscy już czekali na końcowy gwizdek, dogrywkę. Ale to się sprawdziło z tych poprzednich rund. To, że Legia była chwalona za grę w defensywie, ale też atakowała małą ilością zawodników, się potwierdziło w tych dwóch meczach z Rangersami, bo według mnie w tej ostatniej fazie zabrakło, w tej ostatniej rozgrywce, w tych dwóch meczach ze Szkotami, zabrakło właśnie czegoś odważniejszego, pójścia, no nie na całość może, no ale pójścia bardziej odważnie, tak, no bo to, że się nie traciło bramek albo strzelało się też nie za wiele drużynie z Gibraltaru, z Finlandii czy z Grecji, słabemu Atromitosowi, no to można było, znaczy według mnie Wukowicz liczył na to, że to się powtórzy z Rangersami, no ale to no nie można grać 180 minut i nie strzelić bramki i chcieć awansować, tak? Liczono jeszcze, w końcówce meczu już było widać, że Legia tak, bez sił to najlepiej byłoby dojść do tej dogrywki najpierw, później do rzutów karnych, ale bez tej chęci zaatakowania, strzelenia bramki, to co trener powiedział, u siebie, tak? A jakiś stały fragment gry, to było tylko liczenie na to, że stały fragment gry, jakieś dośrodkowanie, może Jędrzejczyk, może ktoś jeszcze inny, może Lewczuk, tak? Strzeli bramkę, no ewentualnie w głowę dostanie Kulenowicz, bo tylko tak może strzelić gola.
mógł strzelić tak gola, no to poza tym nic. No zabrakło w ofensywie i cały czas stawianie na tego napastnika jednego nieskutecznego, który nie potrafił sobie nawet dobrze przyjąć. Fatalny wycem Kulenowicza. Rozmawialiśmy już ostatnie tygodnie o sprawie Kulenowicz, Karlitos, Wukowicz. On nawet, ale tutaj on nawet w tym rewanżu nie uniósł obciążenia psychicznego, mam wrażenie, na jakie został. Trudno jest jakąś kontrę wyprowadzić, skoro środkowy napastnik nie potrafi się przy piłce utrzymać, nie potrafi piłki przyjąć, prawda, pod presją przeciwnika. Ale on nawet w szkocji miał tak. Najpierw dostał, miał jedną akcję, którą sobie przyjął raz, drugi razem sobie wyrzucił i strzelił prosto bramkarza. No ale to był taki kąt, że nie miał szans strzelić bramki. A jak miał już drugą taką sytuację gdzieś na 16 metrze, no to przecież ona się ledwo toczyła i wytoczyła się 3 metry obok słupka. Także tu ten zawodnik był praktycznie, jeżeli nawet on miał pomagać w czymś, co to jak było widoczne w tym spotkaniu wyjazdowym, rzuty z autu, on przyjmie na klatkę. On wszystko przegrał. On wszystkie Legia, wszystkie auty na połowie Rangersów przegrała, bo rzucali do Kulenowicza, no a tamci, tam zwierzaczki troszeczkę na pozycji stoperach, na stoperów, no to głową wybijali, wyprzedzali napastnika Legii. No i tak się nie da grać. No później ta zmiana jeszcze, tyle że tak, wchodzi niezgoda, też tam już pół drużyny nie ma siły, bo tam już była taka, tak, tak, te, tak ci Szkoci cisnęli, że już tam pół drużyny już widać było, że oni już tak nie wracają na swoje pozycje, ci Szkoci coraz większa przewaga, no i skończyła się tragedią dla Legii. Także no tutaj, no ale to jest dla całego polskiego futbolu, bo to mówisz 3 lata Legii nie ma, ale 3 lata już nie ma, w ogóle nas nie ma. Pan trener oglądał mecz, czy? Do tej szczegółowej charakterystyki dodałbym dwa elementy. Pierwszy, jednak przy takim poziomie, jakie reprezentują obecnie nasze drużyny klubowe, to uważam, że mecz w domu trzeba wygrać przynajmniej jedną bramką. Czyli remis u siebie był już pewnym takim symptomem i taką wykładnią, że może być bardzo ciężko na wyjeździe, szczególnie w Szkocji. I drugi element, który się rzucał w oczy, to była końcówka, że nasi legioniści grali właściwie na utrzymanie tego wyniku, żeby były już karne. Nie nastawiali się na to, że trzeba strzelić w tej ostatniej minucie, tak jak to robili ich przeciwnicy, tylko widać było po ich grze, że chcą dotrwać, żeby były karne. No i karnych już nie było. No właśnie, to jest kompletne zaprzeczenie tych słów Wukowicza o odwadze zespołu. Ja tej odwagi zupełnie nie widziałem. Widziałem drużynę, która chce przetrwać ten mecz i od pierwszej minuty tylko nastawia się na to, żeby grać bezpiecznie i jak najdłużej utrzymać ten wynik 0-0. Ale wiesz, jeszcze do tej odwagi dodałbym właśnie, jeżeli jest doliczone 6 minut, a to było wiadome przed stratą bramki i za chwilę pada bramka, to zrób tą trzecią zmianę, wpuść tego Karlitosa na te 5 minut dodatkowe, wszystko jedno po co. Nie wiadomo, czy to da szansę na wyrównującą bramkę, czy też nie, ale wpuść go. No masz możliwość zmiany. Oczywiście. Już dogrywki nie będzie, bo już straciłeś gola. No to wpuszczasz, jeszcze masz zmianę, no to wpuść tego Karlitosa. Już nawet jak się obraziłeś. A nóż, a on ci zrobi wynik. No to się nie ma co obrażać. Najważniejsze jest dobro drużyny, dobro klubu jest najważniejsze i tutaj trener nie ma prawa się w ogóle obrażać. Są to zawodnicy kontraktowi, zarabiają bardzo dobre pieniądze i trzeba korzystać. To co poza boiskiem trzeba zostawić, to ma wyjść na boisko i ma pokazać to co potrafi. I Karlitos na pewno byłby zawodnikiem zdecydowanie lepszym na grę z kontry, bo jest bardzo ruchliwy, mimo że tam by brakowało jeszcze do niego jakiejś, powiedzmy, takiej dziewiątki prawdziwej, prawda? Ale no nawet jak niezgoda wszedł, to już było widać, że jest to zawodnik szybki, że można jakąś piłkę do niego, że jest bardziej ruchliwy, prawda, przede wszystkim, nie statyczny zawodnik, który stara się wyjść na pozycję, na to, żeby tylko mu trzeba było dobrą piłkę zagrać, prostopadło na wolne pole, no bo żeby wykorzystać jego atuty, jego możliwości, no. Tutaj, tak jak pan profesor tutaj wspomniał, mecz u siebie przede wszystkim. Tutaj, no ja nie wiem, wspominaliśmy ten mecz z panem Tajnikosem. No ja sobie nie... nastawiliśmy się tam od początku u siebie na non-stop parcie do przodu. To był rewanż, tak? No ale wiadomo, że musieliśmy tam odrobić, prawda te dwie bramki, ale tam też graliśmy wcale nie defensywnie. Mhm. Tam wyszliśmy, bramka na początku dała nam
mamy jakąś tam, powiedzmy, już taką wiarę w siebie, że możemy tam osiągnąć dobry wynik. No tam Grecy nas w końcu przełamali, przegraliśmy 2-4, ale był to taki wynik, no tyle, że dawał jeszcze jakieś szanse u siebie, prawda? Ale zespół grał do przodu, tam nie było, że my mamy zrobić wynik, to gramy, zaczynamy, gramy w sześć, gramy w tył, rozgrywamy tą piłkę długo. Nie, tam trzeba grać trzeba szukać tej gry do przodu, otwierać tę akcję, prawda? A tutaj żeśmy tak wszystko bardzo zachowawczo, pasywnie, tak jakby sposobem chcieli, zespół chciał sposobem jakoś tutaj takim taktycznym, powiedzmy, taką troszkę grą zachowawczą, zrobić tutaj wynik, który dałby Legii możliwość gry w tych pucharach europejskich. No szkoda, naprawdę. Jeśli można jeszcze coś dodać, to jest charakterystyczne dla naszych drużyn, że kiedy chodzi o utrzymanie wyniku, to w przeszkodzie stają bardzo ważne sprawy z punktu widzenia taktyki, mianowicie rozgrywania meczu atakiem pozycyjnym, żeby utrzymać się przy piłce, prawda? A Legia, utrzymując ten wynik, nie stosowała ataku pozycyjnego, dlatego że nasze drużyny nie stać na to, żeby rozegrać akcje ofensywne za pomocą kilku podań. Bardzo często właśnie jest to, że zamiast otrzymania się przy piłce, jak to robią klasowe drużyny, jest uderzenie piłki do przodu, to w hokeju się nazywa grą na uwolnienie. W piłce nożnej tak nie istnieje, dlatego że na uwolnienie to z reguły piłkę przejmuje przeciwnik. Czyli cały czas oddajemy sami przeciwnikowi piłkę. No, nakręcamy jego akcję, tak naprawdę. Tak. Abstrahując jeszcze od tych wszystkich szczegółów, ja sobie tak myślę, że może to i dobrze, że ta Legia odpadła, bo gdyby ta piłka trafiła w głowę Kulenowicza, jak Wojtek powiedział, czy znowu nie zakamuflowalibyśmy troszkę stanu polskiej piłki klubowej? Myślę, że jako całość Ekstraklasy sięgnęliśmy dna w perspektywie europejskich pucharów i jeśli patrzymy na to od kilku lat, no to coś trzeba wreszcie zacząć robić. Myślę, że trzeba uderzyć pięścią w stół i jakieś ruchy podjąć, skoro nie jesteśmy w stanie stanąć do wyścigu zbrojeń i walczyć na rynku transferowym, no to może postawmy właśnie w końcu wreszcie na to szkolenie. Tutaj dzisiaj się spotkaliśmy z profesorem, który na ten temat będzie pewnie mógł szerzej opowiedzieć. Ale też przygotowanie do tego meczu, bo zwróćmy uwagę. Jeszcze Legia w pierwszej połowie wyglądała na tle Rangersów dobrze, nawet motorycznie, i tam były takie wyścigi, tak? I ja się zastanawiam, kiedy pęknie w ogóle cały mecz, a tu nagle okazało się, że tylko pękła Legia, Rangersi dalej. A chciałem zauważyć jedną rzecz, Legia nie grała co 3 dni w meczu, znaczy ten zespół nie grał. Tak, to też można, oczywiście Glasgow tam grało sobie też mecz. Oni też zastosowali, nie tak wielko, ale zastosowali. Tak, zastosowali, ale widać było jednak w drugiej połowie, kto na jakim tempie może wytrzymać 90 minut. To jest Liga Szkocka, a Liga Polska niestety, nawet ten najlepszy skład Legii Warszawa, nie jest w stanie tego zrobić. I tutaj nad tym też powinni pracować u nas wszyscy chyba jednak związani z piłką nożną, przede wszystkim trenerzy. No, coś trzeba z tym zrobić, żebyśmy wytrzymywali 90 minut na pełnym gazie, tak można powiedzieć, tak? No bo to było widoczne, że z minuty na minutę narzucało się i widziało się. Jedyna przerwa w tych atakach to taka była, i to legioniści powinni dziękować swoim kibicom, że ci wrzucili tam troszeczkę ognia. Myślę, że Dariusz Mioduski mniej podziękuje, jak zobaczy rachunek za to wszystko. No ale wiesz, ale piłkarze przez chwilę odetchnęli, tak? No bo tam już kroiło się na to te strzały, gdzie tam Majecki broni, tak? Te sytuacje gdzieś odbijane przez Lewczuka, wybijane gdzieś tutaj. To wszystko już, ja tylko patrzę, kiedy to wpadnie. Do karnych to i tak nie dojdzie, bo ewentualne 0-0 po 90 to w dogrywce ci Szkoci by dalej tak nacierali, a Legia już pęka. To było widać nawet ustawienia obrońców, Lewczuk gdzie indziej, Jędza to samo. Już widać było, że nawet ci obrońcy podstawowi, którzy byli chwaleni za ostatnie mecze, już też nie nadążają za zakryciem. No ten Morelos miał 4 strzały po przerwie oddał. 4 strzały, z czego strzelił bramkę, tak? Jedno się powtarza. Legia co roku z trenerem, do którego nie mamy pełnego przekonania, znaczy przy którym możemy postawić dużo znaków zapytania, i bez piłkarza, który jest w jakiś sposób sekowany, bo rok temu Artur Jędrzejczyk nie mógł grać w meczach z Dudelange, bo był odsunięty od składu, teraz odsunięty, no nie wprost, no, ale odsunięty jest Carlitos. Jakoś nie możemy
podejść do tych europejskich pucharów z trenerem, do którego mamy stuprocentowe przekonanie, i z kadrą, która nie jest osłabiana poprzez jakieś wewnętrzne dziwne ruchy. Panie profesorze, zgadza się pan? Jak najbardziej. A co pan uważa na temat Aleksandra Wukowicza? Bo to jest młody trener, który dopiero co odebrał licencję trenerską tak naprawdę. I czy z pańskiego doświadczenia takie rzucenie na głęboką wodę już teraz to jest coś, co powinno się zrobić, czy też on powinien przejść jakąś dłuższą ścieżkę? Proszę pana, no to są kwestie, które u nas bardzo często były dyskutowane, i jest właściwie jedna filozofia, jeżeli chodzi o pewną prawidłowość. Ale ta prawidłowość bywa nie zawsze do końca przez kluby nie tylko polskie, ale zagraniczne stosowana. Mianowicie cały proces treningowy wymaga dużej wiedzy trenera. Bardzo często następuje również i u nas zwrócenie uwagi na to, że podejmują się pracy trenerskiej byli zawodnicy, którzy po kilkunastu czy po kilkudziesięciu godzinach kursowych podejmują się pracy od razu z poważną drużyną. I w tym zagadnieniu właściwie chodzi o to, żeby najpierw trener trenował drużyny słabszej klasy. Mówi się o zespołach dziecięcych i młodzieżowych, ale jest to zagadnienie bardzo trudne, nie można tego upraszczać, bo bardzo często zawodnicy, którzy po kursie, dobrzy zawodnicy, którzy mają znane nazwisko, czyli mają wizytówkę na wejście, na dzień dobry, potem w procesie nauczania gubią się. Dlatego, że trzeba rozróżnić w metodyce, w szkoleniu piłkarzy, trzeba rozróżnić dwa podstawowe procesy, które są szalenie ważne. To jest pierwsze, to jest proces nauczania, to jest poznawanie elementów dotychczas nieznanych, tworzenie tak zwanych nawyków ruchowych, i drugi proces, który jest następstwem tego pierwszego procesu, to jest etap trenowania, czyli to jest zjawisko już na wyższym poziomie. Teraz jak się przeskakuje ten etap nauczania również w tym prowadzeniu zajęć, to potem się odbija na klasie trenera. A poza tym jest to zawód jednak, od którego nie zależy tylko wiedza i skuteczność trenera. To jest sprawa związana ściśle z zawodnikami. Mówi się o tym, że nawet wybitny trener, jeżeli by wziął pod swoją opiekę zawodników o słabszym poziomie, to nie ma żadnej gwarancji, że ich wprowadzi na przykład do wyższej klasy, prawda? Nie ma takiej gwarancji. Więc to jest znowu przykład na to, że jest to proces. A więc konkludując, zawód trenera wymaga jednak tej etapowości. Żeby dojść do wysokiego poziomu, trzeba oprzeć swoje początki na niższych klasie zawodników, żeby zdobywać doświadczenie. Mhm. Tej etapowości tutaj chyba zabrakło. No w moim przypadku akurat nie, bo ja pracowałem i z... Nie, mówię o Wukowiczu. Ale ja wolałbym się, może nie po nazwisku, tak po prostu bardziej bym uogólnił to, jeżeli chodzi powiedzmy o szkolenie trenerów. Na pewno jeżeli jest to znany zawodnik, dobry zawodnik, prawda, grający w prezentacjach, to on ma duże doświadczenie. Jemu zdecydowanie łatwiej jest wejść w tą piłkę profesjonalną, prawda? On nie potrzebuje tych etapów przechodzić, powiedzmy, od młodzieży i juniorów. Ja uważam, że jeżeli by przeszedł, powiedzmy, poprowadził zespół niższej ligi, powiedzmy, drugiej ligi, pierwszej ligi, tak jak w tej chwili u nas teraz jest, prawda? Przez jakieś, powiedzmy, żeby sam poprowadził zespół, żeby poczuł, jak to wygląda. Jakie bo jednak są problemy, inaczej się to odbiera, jak jest się zawodnikiem w szatni, prawda? To jest to całkiem inny zawód piłkarza, a całkiem inny zawód trenera jest. Mhm. I jest tak, że powiedzmy, trzeba do tego też mieć talent. Do tego, jak trzeba mieć talent do gry w piłkę, to trzeba mieć talent do trenerki. I one się nie pokrywają często, te talenty? No, zazębiają się czasami, prawda? Ale no, czasami się pokryją, czasami się nie pokryją, prawda? Mhm. Więc no, tutaj ja mam bardziej taką tutaj wizję. Także no, na pewno... Wracając tutaj do Wukowicza, to na pewno już miał doświadczenie, bo był asystentem kilku trenerów, prawda? I czasami strażakiem od czasu do czasu. I czasami strażakiem, prawda? Ale to jest nie to samo, co samemu wziąć odpowiedzialność
za grę zespołu, bo to jest bardzo duża odpowiedzialność, to jest praca z dużą grupą ludzi, każdy ma inny charakter, prawda, trzeba do każdego umieć podejść, prawda, do każdego zawodnika, żeby nie było tych konfliktów między zawodnikami, między zawodnikiem a trenerem, prawda. Te konflikty trzeba gasić, prawda, a nie je, powiedzmy, tak, no właśnie nie wiadomo, co z tym Carlitosem, no tutaj tak trochę szkoda, bo Legia na niego postawiła, wydała na niego duże pieniądze. Liczyliśmy, że on tutaj tą Legię będzie tym takim skutecznym zawodnikiem w tej Legii. Gdybyśmy mieli wskazać najlepszego piłkarza polskiej ligi na przestrzeni dwóch lat ostatnich, no to chyba wskazalibyśmy Carlitosa. No nie wiem, bo tam jeszcze jest paru zawodników. No, tak, nie jest, nie, dla mnie to też nie jest drugi pozytywny. Tak dla mnie to też nie jest taki zawodnik do końca, prawda, pełny, prawda. Jak, no, gdyby jak pełny, to by tu nie grał. No to też prawda, ale tacy u nas grali i potem dopiero wędrowali w świat, prawda. Przykład tutaj po drugiej stronie. Mówimy o młodym polskim zawodniku. Carlitos przyjechał do Polski jak... Tak samo jak mniej więcej ja na Rosję przyjechałem. To można to porównać, tak? Też byłem królem szelców, to jak Carlitos w Polsce. No, to jest i też taki... problemy w drugim sezonie. Też problemy w drugim sezonie. To jest wszystko takie, to już wyjazdy jest na tej zasadzie. A tutaj to trzeba jeszcze dodać do tych wszystkich polskich drużyn, że u nas jest... Teraz każdy może trafić do polskiej piłki nożnej. To znaczy każdy, nawet nieprzygotowany zawodnik. Bez względu na to, czy to jest Polak, czy to jest obcokrajowiec. Później brakuje tego wybiegania. Tu się nie da nawet drużyny przygotować przez trenerów. Bo nawet jak trenerzy mają coś by dobrze przygotowali, to ten materiał polskich drużyn, tam zawsze znajdzie się trzech takich, którzy nie powinni w ogóle wystąpić, na przykład w takim meczu. To są takie zapchaj dziury, ale na zasadzie takiej, że już też w 60 minucie i to nie tylko w meczach o stawkę, w meczach ligowych nie potrafią tego zaprezentować. To jest coś takiego, że gdzieś materiału nie pozwala i to oczywiście tylko kwestia jest jednego, że my musimy sobie zdawać sprawę i podchodzić do tego, że w przyszłym roku odpadamy w podobnym okresie z europejskich pucharów. Tyle, że u nas się zacznie znowu to samo co roku. Przyjdzie czerwiec, początek lipca, no dobra, to teraz tak, ta drużyna przejdzie 3 rundy, ta przejdzie 4, wszystko się napisze fajnie. I... Za rok będzie już dużo ciężej, Legia straciła część rankingu, pewnie no tak, nie będzie rozstawiona, no już... w czwartej rundzie będzie trafiała na mocniejszych rywali i wydaje się, że ta droga do fazy grupowej europejskich pucharów coraz bardziej się dla polskich drużyn wszystkich zamyka i te szanse, które mieliśmy, to już je... zmarnowaliśmy i aż tak dobre mogą się ale nie powtórzyć. Trzeba liczyć na to, że w kolejnym roku ta Legia będzie jednak tutaj na takim miejscu w naszej lidze, w ekstraklasie, że będzie grała w pucharach walczyła o puchary europejskie, prawda? I to jest dobry moment, żeby zacząć w tym momencie już myśleć, co będzie za rok, prawda? Myślę, że oni nie wiedzą, co będzie za miesiąc. No i właśnie to jest problem, że jest taka, że nie ma ciągłości takiej myśli szkoleniowej w Legii, prawda? Mhm. Trenerzy się mogą zmieniać, prawda? Zawodnicy się wiadomo, się zmieniają, prawda? Ale jest ktoś nad nimi fachowiec, który dba o to, żeby ten zespół, prawda, miał swój kształt, prawda? Mhm. I trener jest dobierany do zespołu, a nie zespół do trenera, prawda? Mhm. Także mi się wydaje, że tutaj no, trzeba już w tej chwili zapomnieć o tym, co było, nie udało się i trzeba myśleć, co będzie w przyszłości. No właśnie, panie profesorze, bo muszę zadać to pytanie. Mam nadzieję, że profesor się na mnie nie obrazi. To będzie pytanie takie z przekąsem. No bo skoro ta polska piłka jest jaka jest, skoro nie idzie nam za dobrze, skoro narzekamy często na trenerów, to może to jest pana wina, no bo to pan ich szkoli przez te wszystkie lata. Pan te książki napisał, może pan źle to wszystko napisał, może trzeba było to odwrotnie zrobić. Te rysunki może nie mają sensu, no nie wiem, no może to pana trzeba tutaj w stan oskarżenia postawić. No, spróbuję się obronić, ponieważ ja książki pisałem, pracowałem w tym czasie, kiedy Polska właśnie miała największe sukcesy, które nie są powtarzane. Przypomnę, złoty medal olimpijski, dwa razy brąz Mistrzostwa Świata. Pomarzmy sobie dzisiaj o takich wynikach. I w tym okresie były moje podręczniki pisane. Ale może dalej okresie... je czytają ci ludzie. I... No i słusznie, że w tej chwili nie czytają. Ja czytają, myślę, że to były właśnie te czasy, które to były lata 70. do 80. Ja już jestem
byłem dość długo na emeryturze i już inni koledzy objęli tę funkcję choćby pisania podręczników, prawda? Ale w świecie tych podręczników, które ja pisałem, bardzo są duże zmiany, także to jest normalnie, dlatego że poziom piłki nożnej ewoluuje i światowy poziom piłki nożnej. Ktoś tam kiedyś powiedział, no chcielibyśmy zobaczyć na przykład polską reprezentację, która w 1937 roku z Wilimowskim rozegrała wspaniały mecz z reprezentacją Brazylii w normalnym czasie 4-4, a po dogrywce 5-6 dla Polski. Pan miał wtedy 8 lat, więc pan jedyną osobą w tym stole, która ten mecz, że tak powiem, pamięta w jakiś sposób. Zgoda, tak, pamiętam. No więc ta dawna piłka, gdyby się zmienili ze współczesną reprezentacją, powiedzmy bardzo słabą, nie na średnim poziomie, nie mieliby żadnych szans piłkarze tamci, nawet najlepsi, wygrywać tą drużyną średnią albo nawet słabą. Dlaczego? Dlatego, że niesamowicie poszedł do przodu, poszła sprawa techniki. Poza tym technika jest to taki element, gdzie doszły do głosu nacje, które kiedyś w piłce nożnej nie istniały. Myślę o Afrykanach. Afrykanie mają takie zdolności etniczne, oni są i właściwie nie wiadomo skąd mi się to bierze, prawda? Są bardzo podatni do właśnie wykonywania trudnych elementów technicznych. Z nimi jak się rozmawia, to oni, prawda, zawsze albo śpiewają, albo podskakują. To w sporcie ma swoje znaczenie, jeżeli chodzi o właśnie o kształtowanie nawyków ruchowych. Im żadne trudność nie sprawia opanowanie elementów technicznych. I zauważmy, że Afrykanie, mimo że właściwie nie odgrywają jeszcze roli jako reprezentacje, natomiast ich jest wielu w rozmaitych klubach zawodowych i są to zawodnicy, którzy tworzą czołówkę. Więc ten rozwój piłki nożnej plus właśnie Europejczycy, którzy kiedyś dominowali w światowym futbolu, przez kraje łacińskie, bo Ameryka Południowa już od 1931 mistrzem świata była drużyna Urugwaju, reprezentująca łaciński, prawda? A u nas w Europie dominowali Anglicy i Niemcy, więc zrównał się ten poziom. I w tej chwili dzięki Mistrzostwom Świata, dzięki Pucharom, ten poziom został zrównany na tyle, że właśnie nie widać tej przewagi jakiejś rasy, prawda? To się wszystko pomieszało i to stanowi o sile między innymi światowego futbolu. A trenerzy w Polsce dzisiaj są należycie szkoleni w pańskiej opinii? Ja czy to myślę, jest zbyt szybkie nauczanie po prostu? No bo odeszliśmy trochę od kształcenia takiego akademickiego trenerów na rzecz kursów, które są no, krótkie, jakby nie patrzeć. Tak, ja myślę, że to wszystkich nauczycieli akademickich, którzy obecnie pracują z tak zwaną specjalizacją, czyli nauczaniem trenerów w zdobywaniu stopni trenerskich, boleją nad tym. Mianowicie od pewnego czasu przyczyniła się do tego deregulacja zawodu na pewno i równocześnie nabywanie licencji, które jest wymogą Unii Europejskiej i właściwie PZPN jest w pewnym sensie zmuszony do tego. Także w efekcie, żeby dobrze zrozumieć i skrócić tą dywagację na ten temat, bo ona jest dość szeroka, mianowicie uczelnie kształcą trenerów, którzy zdobywają tytuł trenera drugiej klasy. Kiedyś ten tytuł upoważniał do poważnej pracy. Dzisiaj właściwie specjalizacje piłki nożnej w wyższych uczelniach, które tworzyły jednak i kształciły wielu wybitnych trenerów, zostały jak gdyby postawione na marginesie. Brak jest współpracy z PZPN-em i nie jest to wina PZPN, bo również może i samych uczelni, ale właśnie ten przykład deregulacji zawodu i równocześnie wymagania licencji, a licencji nie nadają właśnie wyższe szkoły, tylko nadaje je PZPN. Więc absolwent wyższej uczelni mówi tak, po co mi jest specjalizacja, 5-letnie czy 4-letnie studia, gdzie ja poznaję kiedy ja zdobywam
dwa instytuty drugiej klasy, mogę próbować tylko albo dzieci, młodzież. Może traci czas na tej uczelni? No może nie, no bo jest drugi zawód, na całe szczęście zawód nauczyciela, więc uczelnia zawsze się asekuruje, czy absolwenci też również w swojej przyszłej pracy. Ale wracając do tego, trener drugiej klasy, on może trenować albo dzieci, albo młodzi, albo słabsze drużyny. Jeżeli chce wyższy poziom, to musi zdobyć licencję. Jest to pewna trudność, dlatego że szkoły wyższe nie nadają licencji. Jest dwie szkoły w tej chwili, licencję najniższą, prawie B, nadają, a tak oni muszą kursowo. A różnica między nauczaniem w wyższych uczelniach, czyli studiowaniem, a wiedzą kursową jest bardzo duża, dlatego że wszyscy studenci, którzy chodzą na wyższe uczelnie i studiują na wyższych uczelniach, mają przedmioty dodatkowe, które są szalenie ważne, tak jak fizjologia, jak anatomia, jak antropometria, jak psychologia i pedagogika i dydaktyka. Są to przedmioty, które budują wiedzę trenera od podstaw, a natomiast kursowe nauczanie no jest dość krótkie i siłą rzeczy ograniczone i tylko na specjalizację zwrócona jest zresztą słusznie uwaga, ale jednak jest to kosztem. Także szkoda, że w tej chwili uczelnie utraciły tą moc, którą miały kiedyś. Mhm. Przemek, tak samo na to patrzysz? Że... Na pewno ten czas nie pozwala na to, żeby rozwinąć się jako trener, jak profesor powiedział. Tak? Natomiast myślę, że te kursy to dzisiaj jest taki haczyk, i później już trzeba na własną rękę tą wiedzę zdobywać. Natomiast totalnie nieprzygotowany nie jesteśmy do tego systemowo, bo trener po ukończeniu kursu wraca do pracy zawodowej związanej totalnie nie z piłką najczęściej, tak? Dzisiaj w kilka miejsc na palcach jednej ręki możemy policzyć akademie, które faktycznie są w stanie zapewnić warunki do rozwoju trenerowi, który no, potrzebuje czasu, tak? Tak jak jeżeli nie przeszedł, tak jak tutaj profesor wspomniał, psychologia, pedagogika, tak? Anatomia, fizjologia, to wszystko są tak szerokie dziedziny, że na to potrzeba czasu, trzeba doświadczenia, trzeba spróbować, trzeba na bazie swoich doświadczeń też wyciągać wnioski. No i na to niestety dzisiaj uważam, że nie ma czasu. Kilka klubów. Tutaj wracając jeszcze do Wukowicza też, tak, pytaliście, czy nasze kluby faktycznie zarządzają jakoś długofalowo. Na palcach jednej ręki znowu, myślę, możemy powiedzieć przykład pana Świerczewskiego w Rakowie. W tej chwili o Stali Rzeszów się coś słyszy szerzej. Natomiast gdzie faktycznie ten trener wynika z jakiegoś systemu, z jakiegoś profilu, o którym wspomniałeś, tak? Tego nie ma i tego brakuje. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Mhm. Natomiast być może... Znowu trochę powiem wbrew panom, ale może nie ma co robić z trenowania na poziomie piłki zawodowej, gdzie trener jest często selekcjonerem tak naprawdę, a nie takim trenerem, który buduje człowieka. Być może nie ma co z tego robić wielkiej nauki i być może taki kurs wystarczy. No tutaj nie do końca się mogę z tym zgodzić, cieszę się, prawda? Na to liczę. Dlatego, że... ukończenie, powiedzmy, AWF-u, studiów, daje właśnie te podstawy takie ogólne, prawda, wiedzy o funkcjonowaniu organizmu, na przykład, prawda. Mhm. I jeżeli no, chcemy jakiegoś trenera na egzaminie po kursach usadzić, na przykład, no bo nam się nie spodobał, jak Carlitos na przykład nie spodobał się, chcemy go usadzić, tak, no to wtedy wystarczy zadać pytanie na temat funkcjonowania organizmu. Bo jak się zada pytanie specjalistyczne, to fajnie wszystko odpowiedzą, prawda, wszystko wiedzą. Ale wystarczy zadać jedno pytanie na temat... superkompensacji. No, to już trochę nawet za mocno ten. I jest po człowieku, jest po człowieku. Ale do czego zmierzam? Ale czy dzisiaj trenerzy nie mają, tylko... są tak otoczeni w sztabie nie. różnymi fachowcami, że sami nie muszą tej wiedzy mieć? Do czego, no właśnie, to jest ta pomoc tych powiedzmy, że dawniej się było wszystkim, prawda? I trenerem, i masażystą, i lekarzem, prawda? Trzeba było, ta wiedza była bardzo, bardzo, bardzo przydatna, ale teraz też ta wiedza jest przydatna i to bardzo, jeżeli chodzi o szkolenie młodzieży. Mhm.
ponieważ mamy do czynienia z młodym organizmem, prawda? Jeżeli nie znamy tutaj jak podstaw nawet fizjologii, prawda, to możemy wyrobić więcej krzywdy temu młodemu człowiekowi niż korzyści. I to jest właśnie, że na tym poziomie właśnie powinien być trener przygotowany kompleksowo po kursie, a właśnie po tych kursach kilkugodzinnych, na przykład rodzic może zostać trenerem. Dzieciak gra, prawda? Spodoba mu się, ha, fajnie, no to ja też mogę być trenerem. Zapisze się kilkugodzinny kurs i on już może być, zastąpić tego trenera, który prowadzi jego syna. No, ale przecież nie zna, jak ten organizm, no, tak powiedzmy, funkcjonuje, prawda? No tak, ale przy masowości futbolu, jaka dzisiaj jest, przy licznych szkółkach, które powstają, no, dzisiaj tych grup jest naprawdę bardzo dużo. Nie przepuścimy przecież przez wyższe uczelnie wszystkich ludzi, którzy mają zajmować się dziećmi grającymi w piłkę. To po prostu jest nierealne. Dlatego powinniśmy rozgraniczyć mocno poziom grassroots od szkolenia profesjonalnego. Ja myślę, że to jest też dzisiaj dla nas duży problem, bo my w Polsce nie możemy powiedzieć, że akademie ekstraklasowe spełniają jakieś wymogi, jakieś normy. Pojeździliśmy w zeszłym sezonie, troszkę zobaczyliśmy to od środka, no i wygląda to tak różnie, że nie ma szans tego zweryfikować, czy to jest akademia, czy szkółka, bo tak możemy sobie to uprościć, tak? Dwie ścieżki. Dzisiaj słyszymy o Bułce, o debiucie w PSR, Escola, która u nas też w tym rankingu była bardzo wysoko. To jest szkółka czy akademia? No, nie mają drużyny w ekstraklasie, ale szkolą na zdecydowanie lepiej. A jak odróżnisz szkółkę od akademii? No, ja bym zrobił wytyczne i przede wszystkim... Bo mi się wydaje, że akademia to po prostu szkółka, tylko ładniej nazwana. Okej, ale jeśli mówimy o szkoleniu profesjonalnym, gdzie pracują właśnie trenerzy, nie rodzice, którzy przekształcili się w rolę trenera i wymagamy od nich tego, żeby mieli wiedzę na temat fizjologii i szereg jeszcze innych kwestii, czynników, no to wtedy myślę, że można im stworzyć faktycznie miejsce pracy również. No i tutaj dochodzimy do rozwiązań takich, które z góry powinny być chyba narzucone, bo to jest, myślę, że po dobroci to się nigdy nie uda i nigdy nie będzie możliwości takiej, żeby te akademie rozrastały się pod klubami. Ale gdyby na przykład w podręczniku licencyjnym znalazł się taki zapis z wyszczególnieniem, co klub musi posiadać jako akademia, tak? Jak ta akademia powinna wyglądać, ile mieć boisk, ilu trenerów zatrudnionych, na jakich warunkach, no to myślę, że moglibyśmy wreszcie ruszyć z tym szkoleniem na szeroką skalę. Wtedy też stworzyłyby się miejsca do pracy, tak? Miejsca dla ludzi, ty mówisz o tej masowości, tak? Okej, okay. I tu rozróżnijmy to, bo ja nie apeluję o to, żebyśmy stwarzali teraz człowiekowi, który dwa razy w tygodniu trenuje po godzinach ośmiolatków, robi to pasji. Nie róbmy teraz tutaj z niego trenera, który ma, mamy mu zapewnić totalnie idylę. Który, tak? Ma zaliczyć egzamin u pana profesora. No. Dokładnie. Ale czytałem teraz ostatnio wywiad Leszka Milewskiego na Weszło z Michałem Jaroniem, tak? Analityk Legii. Świetny wywiad. Świetny człowiek, bardzo szeroka perspektywa, programista. No i jedno z ostatnich pytań, dlaczego już nie pracujesz w Legii? To ja nawet nie wiedziałem o tym, szczerze mówiąc. I oczywiście zakończyło się tak, że pasjonat, który chciał być gościem z Moneyballa dla Legii, mówi o tym, że niestety zarobki programisty są kilkukrotnie wyższe niż w najlepszej albo jednej z najlepszych akademii w Polsce, tak? Bo o tym mówimy. Więc jeśli na samym topie, na samym szczycie nie jesteśmy w stanie zapewnić warunków człowiekowi, który może polską piłkę w jakąś stronę poprowadzić, podnieść, no to co jest niżej, tak? Problem jest tutaj też taki, może zacznę od tego, że bardzo dobrze, że powstają te akademie, prawda? Niech będzie ich jak najwięcej. Niech tam młodzież ma gdzie po prostu nawet się bawić, prawda? Ale tam, gdzie, czy to są w zasadzie szkółki, prawda? Ale akademia, no to się wiąże, no, już naprawdę z wyższym poziomem, prawda? I tutaj jest problem zatrudnienia trenerów. Tutaj kolega tutaj poruszył, prawda, bardzo, dla mnie uważam, bardzo istotny w prawidłowym szkoleniu młodzieży. Trenerzy generalnie są zatrudniani na umowę zlecenie. Jest to kilkaset złotych. Za to się nie utrzyma. Ten trener goni od szkółki do szkółki.
ma trening w jednej za dwie godziny, wsiada w samochód i jedzie do następnej szkółki i tam no, jak on się może przygotować do zajęć, jak on może te zajęcia poprowadzić, no nie ma na to szans. Jak ja pracowałem w Agrykoli, zaczynałem pracę, to my tam byliśmy zatrudnieni oczywiście tam przez Agrykolę i przez Szkolny Związek, prawda? I byliśmy do dyspozycji tych chłopców cały dzień, praktycznie biorąc. Także jak miał na przykład szkołę po południu czy ten, to przychodził na zajęcia indywidualne. Dużo prowadziliśmy z nimi zajęć indywidualnych. Wszystko pod kątem techniki, prawda? I byliśmy do tego przygotowani, do prowadzenia takich zajęć, prawda? A teraz to jest taka gonitwa, powiedzmy za kasą. Są akademie też profesjonalne. W klubach bardzo dobre akademie. Legii, Zagłębia, Lubin, prawda? W Lecha Poznań. Ale nie we wszystkich tych akademiach, nawet tych super takich, powiedzmy, na topie, są zatrudniani trenerzy na cały etat, że oni tylko się koncentrują na tej pracy, prawda? Bo oni pracują w szkole, potem przychodzą do klubu, bo mówią, bo ten, nawet w tej akademii, bo to nie wystarczy na to, żeby utrzymać rodzinę. I tu jest problem, że po prostu, żeby trener, który chce poważnie podejść do swojego zawodu, prawda, do pracy z tą młodzieżą, żeby wychować dobrych zawodników, on musi mieć tą stabilizację taką życiową, prawda? I wtedy on się może poświęcić naprawdę tej pracy, prawda? A tak, no to tylko są pasjonaci, prawda? Tacy, no, którzy no, bardzo lubią, ale no, żeby się utrzymać, to gonią z treningu na trening po prostu. I, no to jest, i tak to wygląda. Jest ta polemika na Twitterze na ten temat, no. Natomiast ja tak sobie myślę, dopóki faktycznie nie zapewnimy jakichś możliwości, bo tutaj mówię, no sam szczyt niech te możliwości spełni tylko, no to najbardziej kolokwialnie mówiąc, ogarnięci ludzie będą uciekać do innych dziedzin życia. No oni, dobry trener to jest dobry menedżer, tak? To jest osoba, która potrafi zarządzać grupą, która cechuje się jakąś empatią, która jest w stanie wcielić się w rolę lidera i jeżeli ten człowiek spełnia się w piłce, to on bardzo sobie dobrze poradzi w korporacji. On może być team liderem, zajmować się logistyką, robić totalnie coś innego, niezwiązanego z piłką, mimo że ta dziecięca miłość do piłki będzie go przez pierwsze lata ciągnęła, no ale później się zderzy ze ścianą niestety, tak jak wspomniany tutaj analityk, tak? Ja myślę, że sugestywnie tak pan kieruje tym, że najpierw mówiliśmy o wyczynowym sporcie, ale potem przeszliśmy jak gdyby do początków tego, co tworzy wyczyn, prawda? I teraz zwrócili koledzy uwagę na kształcenie dzieci i młodzieży, na proces nauczania. Ja sobie przypominam taki przypadek, kiedy jeden ze studentów studiów zaocznych, a do nas na studia zaoczne przychodzili wybitni zawodnicy. Myśmy mieli, ja tu mam przed sobą, 14 zawodników grających w pierwszej reprezentacji Polski na studiach zaocznych. Siłą rzeczy, dlatego że na studia zaoczne to są ludzie bardzo młodzi, którzy jeszcze występowali w kategorii wiekowej juniora, więc nie mogli mieć tej wysokiej klasy. Natomiast studia zaoczne zawsze reprezentowały bardzo wysoki poziom. Jeden z tych studentów, nie wymienię jego nazwisko, znany bardzo nazwisku, mówi tak do mnie, jako początkującego asystenta, który miał nauczanie piłki nożnej właśnie. Mówi tak, czego wy tu nas nauczycie, nas kadrowiczów tej uczelni? Więc trochę mnie zbił z pantałyku, bo się nie spodziewałem, że tak zapyta. Ale przypomniałem sobie to, co robią koledzy moi, starsi koledzy z innych dyscyplin sportowych, że siłą naszej akademii było mnóstwo ćwiczeń przygotowawczych do każdego ćwiczenia. Przypomniałem to sobie i mówię, jak pan, odpowiedziałem jemu. Jak pan, jak panie pan, Zbyszku? Jak pan, po, nie, panie Janie. Panie jak Janie. Pan, panie Janie, okay. Po dłuższym okresie studiów przyjdzie z takim samym pytaniem, to ja panu powiem, ale może pan zrozumie po drodze. I kiedy to, jak oni pokazywali, no wewnętrzna część to przecież, no to tak. Ale jak zobaczył, że w procesie nauczania do tego, o tak, wewnętrzną część stopy było 16 ćwiczeń przygotowawczych, które się zaczynały od nogi postawnej, od nogi uderzającej, od postawy w ogóle, od miejsca zetknięcia się stopy z piłką, a przecież milimetry i centymetry decydują albo o celnym strzale, czyli zdobyciu bramki, albo nie. Czyli ta precyzja gdzieś tam w początkach wydaje się taka nieistotna, ona ważna. I ja myślę, że ta moda, jak gdyby nauczamy tylko przez grę,
ona tylko ma częściowo swoją słuszność, dlatego że jednak trzeba zwrócić uwagę na proces, czyli na dydaktykę i metodykę nauczania absolutnie w czasie tym i zanim przejdzie do samej gry. Mhm. 16 września zjazd absolwentów AWF, tak? To pan chciał wszystkim powiedzieć między innymi i zaprosić, jak rozumiem, absolwentów AWF-u na spotkanie. Tak, ale jeżeli pozwolicie koledzy, Mirek jest równocześnie naszym absolwentem naszej uczelni, na pewno na zjeździe będzie, to ja powiem kilka słów, że ta uczelnia wykształciła tę specjalizację wielu wybitnych polskich trenerów. 9 selekcjonerów w tej reprezentacji wyszło, prawda? To jest wielki sukces. Ponad 60 trenerów, którzy pracowali w pierwszej lidze. Ponad 80 trenerów, którzy pracowali w drugiej lidze. Wszyscy trenerzy tak zwani okręgowi, to tacy sekretarze partii, którzy w okręgu pracują, to nasi absolwenci. A jeżeli chodzi o inne takie osiągnięcia, no wielu działaczy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Myśmy pracowali z Polskim Związkiem Piłki Nożnej bardzo szczegółowo i wielu naszych kolegów oprócz tych selekcjonerów pracowało z reprezentacjami młodzieżowymi, z reprezentacjami juniorów. No i teraz właśnie z okazji 65-lecia naszej specjalizacji będzie zjazd. Przyjadą właśnie ci koledzy, którzy będą sobie mówili o tym, co, do czego dokonali, co było w tym naszym systemie uczenia, również jakieś pewne niedostatki, z zainteresowaniem wysłuchamy. Będzie taka okazja do wzajemnego spotkania. 16-17 września. Ja dziękuję za pierwszą część programu. Zaraz przenosimy się do internetu. Dziękuję widzom TVP Sport. Moimi gośćmi byli Mirosław Jabłoński, Przemysław Mamczak, Jerzy Talaga oraz Wojciech Kowalczyk. Dziękuję, wracamy za moment. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto, legalny polski bukmacher. No jesteśmy z powrotem. Rozumiem, że to wielkie wydarzenie, panie profesorze, ten zjazd i to nawet logistycznie ciężko będzie zorganizować zjazd dla tak dużej grupy osób. No tak, ukończyło specjalizację w Warszawskiej Akademii na studiach zaocznych i studiach stacjonarnych około 2000. Mhm. No, rozjechali się również po całej Polsce i niekiedy po całym świecie. I myślę, że mamy takie doświadczenie, ponieważ jest to czwarty kolejny zjazd na naszej specjalizacji. Mamy pewne doświadczenie, że około 10% jednak przyjeżdża, czyli spodziewamy się gdzieś w okolicach 100-120 naszych absolwentów. No ale jest to duży wysiłek organizacyjny na pewno, tym bardziej, że ta konferencja czy to spotkanie jest dwudniowe. No będzie okazja do powiedzenia coś o tej specjalizacji, przypomnienia sobie, a równocześnie będziemy mieli sprawozdania jak gdyby ze swojej pracy publicznie dokonane przez trenerów, selekcjonerów i innych trenerów, którzy będą mówili o swojej pracy zawodowej, również o swoich studiach. A ponadto poświęcimy trochę czasu na dodatkowe historie, dlatego że mamy taki rozdział w naszej działalności, że nie samą piłką trener żyje. Okazuje się, że wielu naszych kolegów, oprócz pisania podręczników, bo to jest jak gdyby związane z tą profesją, a to malowali, a to byli wybitnymi wykładowcami. Mamy z grona naszego dwóch rektorów, mamy dwóch posłów i dwóch senatorów z naszego właśnie środowiska, wielu profesorów z tytułami doktorskimi, no więc możemy się pochwalić również od tej strony jak gdyby
pozauczelnianej, czyli nasi absolwenci nie sprawili nam zawodu, bo podjęli oprócz pracy trenerskiej jeszcze inne rodzaje pracy, które uzupełniały zawód trenera. A już samo to, co wspomniałem o selekcjonerach i o tylu trenerach podejmujących w pracy zawodowej wysokie rangą kluby i reprezentacje, no świadczą o pewnym dorobku, który ma ta specjalizacja, i temu będzie to poświęcone. Na zasadzie każda sroczka twój ogonek trochę chwali. A kto jest takim pańskim ulubionym wychowankiem, że tak powiem, trenerskim? O. Nie liczymy Mirosława Jabłońskiego. No niewątpliwie. Ja uważam, że właśnie moimi, jak gdyby większą liczbą tych moich ulubionych wychowanków, to są ludzie, którzy są z daleka od pierwszych stron gazet. Ci, którzy pracują bezimiennie w szkołach, gdzie pracują na szczeblu nauczycieli wychowania fizycznego, gdzie właśnie z daleka od sławy, od rozgłosu pracują z dziećmi, z młodzieżą, które uprawiają piłkę nożną, naszą dyscyplinę. To są moi najbardziej ulubieni absolwenci. Nie spodziewałem się, myślałem, że powie pan jakieś duże nazwisko jednego z tych 9 selekcjonerów wymieni, a tu jednak praca u podstaw przede wszystkim. No, każdy selekcjoner to ma za sobą sukcesy, które nie są codziennie, prawda, w tym zawodzie. To jeszcze zapytam, pan jest na tyle na bieżąco z polską ekstraklasą, że ma pan swojego ulubionego trenera w polskiej ekstraklasie na przykład? No może Piotrka Stokowca, ponieważ jest najmłodszym naszym absolwentem, który ma bieżące sukcesy, i Piotrusia tak bardzo dobrze znam, często ze sobą kontaktujemy się, mogę go nazwać ulubionym moim, tej młodszej generacji. Panie trenerze, chciałem jeszcze zapytać o to, o czym rozmawialiśmy przed programem, że pan tak z nienacka trochę wbił się w świat menadżerów i zaczął. No nie, no bez przesady. Jestem trenerem, a no tak się losy potoczyły, że jakby troszkę się związałem z Australią i po nawiązaniu tam, powiedzmy, kontaktów, poproszono mnie tam w dwóch klubach w zasadzie o wyszukanie jakichś zawodników, powiedzmy, w Polsce, którzy by w tamtej lidze się mogli sprawdzić, pasowaliby. Także w ten sposób, powiedzmy, namówiłem tam Adriana Mierzyńskiego, byłego mojego zawodnika, jeszcze którego ściągałem do Wisły Płock, jak miał 17 lat, zadebiutował w Ekstraklasie wtedy. I znałem go bardzo dobrze, wiedziałem, że sobie tam świetnie poradzi, no i poradził sobie nadspodziewanie dobrze, bo został najlepszym piłkarzem tamtejszej ligi, Elik, ale to naprawdę jest wysoki poziom tej Elik, tej profesjonalnej ligi, to tak się nam się wydaje, że co to tam ta piłka, powiedzmy, australijska, no ale reprezentacja jakoś sobie radzi z naszą reprezentacją, więc chyba nie jest tam tak źle z tym poziomem. Czyli to duże osiągnięcie Adriana, że on tam został tym najlepszym piłkarzem. A teraz kolejny zawodnik, no, z którym rozmawiałem i którego namawiałem, żeby tam poszedł, to Radek Majewski, bardzo dobry zawodnik, techniczny zawodnik. Uważam, że sobie poradzi tam nie gorzej niż Adrian, a zawsze jest to taki ciekawy kierunek dla zawodnika starszego z doświadczeniem, prawda? Fajnie można tam sobie jeszcze tą karierę, powiedzmy, przedłużyć grą w piłkę. To taki dodatkowy dla pana bodziec, jakby dodatkowa atrakcja. Znaczy, zawsze potrafiłem wyszukać dobrych zawodników, zawsze potrafiłem tych zawodników znaleźć, ale zawsze robiłem to sam. Także jak czy ściągałem zawodników, powiedzmy, no do Legii, to już, bo to bardziej moi wychowankowie byli z kadr juniorskich, powiedzmy, ale czy tam do Wisły Płock, powiedzmy, czy do Zagłębia Lubin, czy coś, no to sam jeździłem, sam oglądałem i prawdę powiedziawszy, nigdy się nie pomyliłem. Zawsze nie chciałem tych zawodników, którzy proponowali menedżerowie, ale chciałem tych zawodników, którzy mi wpadli w oko, prawda? I tych kiedyś musiał się pan pomylić, że takiego trenera, coś miał same udane transfery, no to chyba nie ma.
Najbardziej sympatyczny, ale tak jak ostatnio przeczytałem, mój transfer to obecny trener Górnika Polkowice Dobi, którego ściągałem do Albańczyk, którego ściągałem do Zagłębia Lubin, że bardzo dobry zawodnik, tylko że bramek nie strzela, prawda? Że mało bramek strzela, ale naprawdę to tak trochę tak humorystycznie, prawda? Fajny chłopak, ale generalnie to dzięki tym zawodnikom też te zespoły potem jakby podnosiły jakość, prawda? Bo oczywiście też wyszukiwałem też zawodników, powiedzmy, w Polsce, ale w Polsce to na bieżąco tych zawodników znałem, prawda? Śledziłem, znałem, tak dalej, także na pewno ciekawy transfer był Darka Gęsiora do Wisły Płock. A po co go tam ściągałem? Po to, że miałem w Płocku Irka Jelenia, który był zawodnikiem bardzo szybkim, dynamicznym. Miał instynkt strzelecki, tak jak tutaj Wojtuś Kowalczyk. Taki miał taki instynkt po prostu. Tylko trzeba było mu dobrą piłkę dograć. I takiego zawodnika nie było. I mówię, Darek Gęsior tu będzie tym zawodnikiem i on te piłki wszystkie, znaczy on potrafił tą piłkę prostopadłą na wolne pole jemu zagrać. No i stąd Irek był, nie pamiętam, czy był królem strzelców, ale naszej ligi, ale tych bramek zdobywał bardzo, bardzo, bardzo dużo, prawda? I potem trafił. To było łatwe. Przecież Irkowi Jeleniowi wystarczyło na puste pole zagrać. To duży kawał tego pola z takim gazem miał, że każdy pomocnik miał ułatwienie. Ale co ciekawe, też on nie mierzył, a zawsze ta piłka wpadała tam, gdzie potrzeba. On nie kombinował. Proste uderzenie i zawsze piłka, no był nie do złapania, prawda? Jakiś cały czas gra, bo gdzieś widziałem, że w zeszłym tygodniu 4 gole strzelił w jakimś spotkaniu. Ale ostatnio go widziałem, to chyba już taki dwa razy Irek się zrobił. Już nie na wolne pole, tylko do nogi, trzeba mu zagrywać piłkę prawdopodobnie. Ale trochę jest pan z boku dzisiaj piłki, trochę się pan odsunął, działa pan w Stowarzyszeniu Trenerów, ale to stowarzyszenie też jest trochę takie martwe tak naprawdę. No szkoda właśnie, dlatego że jest to, nie każdy wie, ale to stowarzyszenie jest, jesteśmy członkiem Polskiego Związku Piłki Nożnej, statutowo, mamy swoich przedstawicieli na walne, powiedzmy, zgromadzenie Polskiego Związku Piłki Nożnej. Jesteśmy członkiem AFKi, czyli to jest ta Europejska Unia. Zresztą teraz będzie w połowie października w Polsce będzie zjazd zorganizowany, znaczy organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Także przyjadą trenerzy z całej Europy i na pewno będą też bardzo znane nazwiska. Natomiast nasza działalność jest bardzo ograniczona, bo nie możemy prowadzić kursów trenerskich, co jest w ogóle, mamy świetną kadrę szkoleniową, prawda? Mamy trenerów też, selekcjonerów, prawda, byłych, prawda, którzy mogliby z powodzeniem brać udział w tym szkoleniu, prawda? A dlaczego nie możecie? Możecie, no, możecie organizować. Kursy mogą organizować tylko wojewódzkie związki piłki nożnej. My nie możemy. Nie wiem dlaczego, ale tak jest po prostu. Natomiast my możemy organizować kursokonferencje i te kursokonferencje organizujemy. Organizujemy też staże dla trenerów w klubach ekstraklasowych na przykład, gdzie jest bardzo ciężko się na taki staż dostać. Ostatnio też był taki staż zorganizowany tutaj pan profesor wspominał u Piotra Stokowca, gdzie grupa trenerów też od nas mogła w tym stażu uczestniczyć, prawda? Z Adamem Nawałką w Górniku Zabrze, z Jankiem Urbanem w Legii, gdzie jest jeszcze w Lechu Poznań, Wiśle Kraków, prawda, gdzie trenerzy, grupa trenerów, gdzieś tam powiedzmy około kilkunastu osób, bo nie więcej, prawda, ma możliwość zobaczyć, w treningu uczestniczyć, prawda, gdzie trener z nimi porozmawia, zadawania pytań, komunikacji, prawda, spotkanie z drugim trenerem, z trenerem przygotowania fizycznego, z trenerem, z nawet dietetykiem, prawda, też, no takie po prostu kompleksowo. Tak, ale jesteście trochę na marginesie dzisiaj tak naprawdę, w PZPN-ie już całkowicie jesteście. I szkoda, bo wycięci. Pewnie pan profesor był też kiedyś przewodniczącym Rady Trenerów, prawda,
w Polskim Związku Piłki Nożnej byli bardzo znani trenerzy, a stowarzyszenie to nie jest, to jest nic innego jak dawna Rada Trenerów Polskiego Związku Piłki Nożnej, tylko została przekształcona w stowarzyszenie, bo takie były wymogi UEFA po prostu, żeby federacje miały swoje stowarzyszenia. A czy to stowarzyszenie, trenerów? No przepraszam, że zapytam, ale czy to jednak nie jest trochę miejsce, gdzie przesiadają trenerzy, którym się już trochę nudzi? No tak właśnie zostałem nazwany, że prawda, że tam pracuję jakby, bo nie mam co robić, no mam co robić, mam co robić i w tej chwili no, kto się ma tym zajmować, prawda? Nie, w tej chwili mamy też już powolutku właśnie dokoptowujemy młodszych trenerów, prawda? Czyli w tej chwili już jest Marcin Sasal, jest wiceprezesem, prawda? Kolator młody jest tam powiedzmy też w tym. Także są też i młodzi trenerzy, którzy w tej chwili przejmują jakby od nas pałeczkę. Nie kojarzę takiego trenera jak młody kolator. I zaczynają działać. No jest to właśnie jeden z tutaj z taki bardzo operatywny trener, który pracuje w ośrodku młodzieżowym Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. Mhm. No i tutaj w paru klubach tutaj mazowieckich też. Mhm. Także... Przemek, zapisałeś się już do Stowarzyszenia Trenerów? Myślę, miałem przyjemność uczestniczyć w konferencjach, tych majowych szczególnie. Tak. Teraz tam trochę z tym barkiem koliduje. Natomiast na konferencjach jasne bywałem. Natomiast tutaj też o tym, o czym trener wspomniał, trzeba zaznaczyć, że związki mają taką możliwość, żeby was zapraszać jakby, nie? Nie korzystają chyba z tej po prostu możliwości, bo wojewódzkie związki piłki nożnej organizują kursy UEFA A, UEFA B czy UEFA C. No i tutaj pytanie też o tych trenerów, edukatorów. W jaki sposób oni są dobierani. Jest kilka związków, które robi to lepiej. Tak jak wiele osób poleca Świląski Związek Piłki Nożnej, na który niedługo sprawdzimy to, bo będziemy też reportażowo kurs UEFA A relacjonować na Weszło. Natomiast wszyscy podkreślają jedną kwestię, że pan Paweł Grycman, który organizuje te kursy, sprowadza świetnych ludzi, tak, z zewnątrz. No, to nie są ludzie, którzy na kursie UEFA C, UEFA B, UEFA A się powtarzają, natomiast to są ludzie z różnych stron. Tu z Koszalina jest ściągany profesor Tadeusz Huciński, tutaj trener Artur Skowronek. Z różnych miejsc Polski, nie tylko z Górnego Śląska, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce, natomiast myślę, że tutaj też jest duży potencjał jeszcze, żeby usprawnić właśnie działanie wojewódzkich związków i wydziałów szkolenia, no bo poziom raczej jest niski, a znów pojedyncze przypadki, gdzie odpowiedni ludzie zostali tam zatrudnieni, powodują, że zjeżdżają się znowu do nich trenerzy z całej Polski. Mhm. W stowarzyszeniu to nie jest tak, że powiedzmy jest tylko paru starszych trenerów, tak jak pan to tutaj powiedzmy zauważył, natomiast jest wielu trenerów, którzy aktualnie są bardzo czynni, prawda? No bo powiedzmy cała czołówka trenerów naszych należy do stowarzyszenia. Łącznie z Adamem Nawałką, z Jankiem Urbanem, z Jackiem Zielińskim, prawda? No to znaczy wszyscy tutaj w miarę możliwości tutaj się udzielają, prawda, w tym stowarzyszeniu właśnie. Między innymi właśnie w tych kursokonferencjach uczestnicząc, prawda, przekazując swoją wiedzę trenerom. Po prostu my to robimy wszystko jest to robione, można powiedzieć, społecznie, prawda? Także tutaj nikt z tego nie ma żadnych korzyści finansowych. Natomiast chcemy dać coś od siebie tutaj tym młodym trenerom, na których stawiamy, żeby oni też, powiedzmy, mieli możliwość skorzystania tutaj z doświadczenia tych trenerów starszych. Mhm. I to chyba jest najważniejsze tutaj w tym, co robimy. Panie profesorze, jeszcze zamierza w jakiejś takiej konferencji wziąć udział i wygłosić wykład, czy raczej już nie chce się panu po prostu? Nie to. Tylko, wie pan, jest coś takiego, co się nazywa zmianą pokoleniową. I ja uważam, że to bez względu na jakieś osobiste odczucia, jest to słuszna filozofia, tak musi być. Wobec tego już przejęli tę funkcję wykładowców młodsi nasi koledzy i robią to z powodzeniem na rozmaite, ale nieraz sięgają po tych starszych kolegów. Jeszcze dostaję tam jakieś propozycje od czasu do czasu.
U mnie są zawsze dla byłego wykładowcy bardzo miłe okazje, żeby sobie tak. Na przykład na temat mojego konika, którym jest terminologia. I ja myślę, że ponieważ może i dziennikarze sportowi, ale i nasi trenerzy słuchają w tej chwili, to ja bym chciał powiedzieć, że ja zanotowałem w swoim tak zwanym czarnym notesie 84 rodzaje piłek. Piłka prostopadła, piłka górna, piłka dolna, piłka dokładna, piłka niedokładna i tak dalej, i tak dalej. I pytam się wobec tego trenerów, jaka piłka jest? No to wszyscy skoncentrowani mówią, no przecież jest okrągła. No to już jak dokładnie, to nie jest okrągła, tylko kulista, prawda? No ale to są już takie niuanse. Ale pytam, czy to tak trudno tym kolegom, którzy biorą udział w takich programach telewizyjnych, że to nie są piłki, bo piłka jest właśnie taka, tylko to są po prostu podania prostopadłe, prawda? Albo takie zgranie, dogranie. A to Kazimierz Górski nie uważał na pańskich chyba kursach, bo on zawsze mówi, że piłka jest okrągła, ja wam coś powiem. Nie mówił nic o kulistej. W każdym zawodzie jest gwara, jest tak zwany język zawodowy, ale ja zawsze na kursach dawałem taki przykład. Rodziny Losków. Pani Loska, przypomnę, to była pierwsza dama polskiej telewizji, bardzo znana, a jej mąż, Henryk Loska, był wielokrotnie wiceprezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Oni byli Tyszanie i mówili w domu swoim piękną gwarą śląską. Ale mówię, czy wy sobie wyobrażacie, jak pani Krystyna Loska zasiądzie przy telewizji i mówi do obywateli całej Polski, to będzie mówiła gwarą śląską czy poprawną polszczyzną. Dla nas poprawna polszczyzna jest poprawny język, ten, który się uczycie na kursach, prawda? Jest coś takiego, że dziennikarze puszczają sobie wodze prawe fantazji i to jest w ich zawodzie i to jest możliwe. Ale boli mnie, jak trenerzy, nasi uczniowie też mówią, że jest prostopadła albo skośna piłka, prawda? Między innymi, bo jest jeszcze innych takich gwarowych historii, na przykład granie sklepki, prawda? O które tutaj bardzo często koledzy. Tak w zawodniczym języku to jest stosowane, prawda? To jest gra bez przyjęcia piłki, prawda? Więc określenie takie. Jeżeli się występuje, trener w kontakcie z zawodnikami ma prawo mówić gwarą. Nie silić się na poprawny język, ale jak występuje właśnie na konferencji, jak jest na egzaminie, prawda, to musi używać tą terminologię fachową. Czyli z poprzednich selekcjonerów Franciszek Smuda nie był pańskim faworytem największym? Kto? Franciszek Smuda. Nie. Panie profesorze, ale to zagranie sklepki, bo tak mnie tak pan profesor zapowiadał, to zagranie sklepki to mnie uczyli trenerzy w polskiej piłce w latach 90. Mówi, zagraj sklepki, nie prowadź piłki. Ale ja nie wiedziałem wtedy, że to jest sklepka, tak? To trenerzy. To co powiedziałem, że kontakt zawodnika z trenerem, dobrze, nie zagranie sklepki, ale jak mówisz oficjalnie gdzieś, to jest uderzenie piłki bez przyjęcia. No, chyba trzeba jeszcze kiedyś zorganizować taki program z panem Bralczykiem i z panem Miotkiem na temat języka futbolu. Może kiedyś do tego dojdzie. Dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Moimi gościami byli Mirosław Jabłoński. Miło bardzo. Przemysław Manczak. Dziękuję bardzo. Jerzy Talaga. Dziękuję bardzo. Oraz Wojciech Kowalczyk. Do widzenia. Dziękuję, do zobaczenia za tydzień. A, przepraszam. Żyję w Częstochowie, bo wiadomo, teraz byłeś w Poznaniu, czyli jednym z większych polskich miast, no ale Częstochowa to też nie jest chyba taki duży przeskok, żebyś musiał się jakoś pod tym kątem, pod kątem stylu życia aklimatyzować. Nie, myślę, że porównując też do Tarnowa czy Jastrzębia, o wiele większe miasto jest, w wolnych chwilach jest co robić, czy to właśnie na... Jest gdzie iść na kawę najważniejsze? Jest gdzie wyjść na kawę, czy pójść do kina. Poziom młodzieżowców myślę, że w Rakowie jest na wysokim poziomie. To też pozwala na taką zdrową rywalizację. Każdy chce przyjść na trening, pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że to też przyspiesza nasz indywidualny rozwój.
wspominał, że miał wiele trudnych rozmów z panem. Pan jest ogólnie bardziej do chwalenia czy do ganienia i trzymania przy ziemi? No raczej ta druga opcja. Raczej wolałem zawczasu gasić pożar niż potem nie umieć sobie z nim poradzić. Jest też Jasna Góra, co dla ciebie akurat ma spore znaczenie i jest chyba sporym atutem, takim dodatkowym. No tak, jestem wierzącą, staram się uczęszczać do kościółka co niedzielę, no wiadomo, jak jest się piłkarzem, no nie zawsze znajdzie się czas, żeby być w niedzielę na mszy, ale myślę, że nie mam z tym problemu, bo czy to pójdę sobie w sobotę, czy w poniedziałek po meczu. Byłem świadom tego, jak przychodziłem do Rakowa, że nie będę grał w podstawie. Jednak zawodnik z innej drużyny, nie do końca rozumiałem taktykę na samym początku, miałem z tym problemy. Wiadomo, zdarzały się też błędy w obronie, w przesuwaniu. Ta pozycja nie była odpowiednia. Trenerzy zwracają mi na to uwagę, cały czas nad tym pracuję i myślę, że po pewnym czasie gdzieś te minuty powinny być większe, czy wejścia już w podstawowym składzie. Ta chęć pogadania sobie nie szła w parze na szczęście z tym, że lekceważył swoje obowiązki, swoją pracę, ćwiczenia i tak dalej. Tutaj pełen profesjonalizm, tak? Nie, no pełen profesjonalizm, na boisku zawsze było profesjonalne, nigdy nie działo się na boisku, nigdy to nie były pretensje, nigdy nie odpyskował trenerowi albo gdzieś tam nie, broń Boże, nie powiedział czegoś na trenera, przynajmniej na głos, bo gdzieś tam normalne jest to, że ktoś tam gdzieś może ponarzekać sobie i coś komuś się nie podoba i wyrazić swoje emocje gdzieś w szatni, czy gdzieś w domu i tak dalej, bo to są naturalne rzeczy, natomiast no, na boisku był pełen profesjonalizm. Dodatkowe treningi, których było mnóstwo z Michałem, które robiliśmy w trakcie naszej 5-letniej pracy, które Michał robił sam, chodząc na Orlika, co nie było też zbyt popularne i nie jest dalej, także on razem gdzieś tam z Danielem Ściślakiem, który też się w Ekstraklasie zawsze po treningu brali zabawki i uciekali na Orlik. Myślę, że wypożyczenie do Rakowa w tym momencie było najlepszą opcją, gdyż tutaj mogę liczyć na troszkę więcej minut i też rozwinąć się pod takim względem taktycznym, jak i w obronie troszkę więcej popracować, bo jednak ta pozycja wahadłowego tutaj w Rakowie, a skrzydłowego w Lechu, no troszeczkę się różni. Z tego co widzę, to głowę ma całkiem inną niż ja. Ja bardziej byłem na boisku taki bardzo pobudliwy, że tak powiem. On jest zawodnikiem spokojnym, poukładanym, kurde, jeszcze przez pracę z trenerem mentalnym widzę, że dojrzał do poziomu naprawdę takiego bardzo wysokiego. Jak rzeczywiście jest taki duży problem, z którym po prostu nie potrafię sobie poradzić, mega mnie przytłacza, no to wtedy dzwonię, trener po prostu daje mi rady, jak sobie z tym poradzić. Miałem bardzo duże problemy w Lechu z taką aklimatyzacją, może w zespole, bardziej z taką tęsknotą też za domem. Nie do końca czułem taką miłość do piłki. Czy były takie chwile, że chciałeś wracać, że już miałeś dość? Oczywiście, szczególnie to wyjście ze strefy komfortu w tak młodym wieku, myślę, że to było to, że tak było mi bardzo tęskno za rodziną, za znajomymi, którymi miałem w Jastrzębiu i nie do końca chciałem trenować. Jak będą asysty, to myślę, że też będą bramki, więc mogę być o to spokojny. Na razie przepracować jak na najlepiej ten okres, po prostu skupić się na tych prostych rzeczach, które muszę poprawić, cały czas nad tym pracować i będzie dobrze. Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher.